A tak, tak, a tak na pana. Panie ministrze, to rozmowa z ministrem. Tak. A tak, tak, a tak. Radio obrotowe. Nie wolno strzelać do zwierzy. Te świnie dzikie już po Warszawie chodzą, prawda? Do Warszawy dochodzą gdzieś nawet. No i w każdym razie przepraszam, no to jest coś dziwnego. Ojcze Grzegorz, jeszcze inne sprawy, prawda? Ojcze Grzegorz już rozmawia z następnym kimś na telefon, on trzy rzeczy robi naraz albo sześć. Tak, naraz. Tak, ojcze, w każdym razie to... A proszę popatrzeć, to co się działo, chociażby, to było chyba w Paryżu, czy gdzieś to była taka konferencja, konwencja klimatyczna. To co pan uratował nas w związku z tym CO2, co popsuła Platforma, prawda? I u nas się nie mówiło, nawet telewizja publiczna, ja tak patrzę, obserwuję telewizję publiczną i no, mam dużo zastrzeżeń. Publiczna telewizja, już pozostawiam, bo teraz to jest jeden temat, ale jaką rolę odgrywa telewizja publiczna, jaką przedstawia nam chociażby rodzinę, prawda? Jak rodzina, no a też pytanie w tym temacie. Te nienormalności, naprawdę, a tutaj o panu nie mówili nic, o tych sukcesach, o tym, że będzie ten kop czy cop w Katowicach. Za 30 tysięcy ludzi przyjedzie z najwyższej półki i będą tutaj mówić o tym. Nic się o tym nie mówi. Mówi się o innych rzeczach. Tu, teraz Macron robi, jakoś chce rozmyć to, co było osiągnięte wcześniej z tym CO2, prawda? Chce przejąć. To są w tej Francji i Niemcy. Tak. Co panu, tylko ten hejt cały czas, minister Szyszko. Ja cały czas mówię, panie profesorze, panie ministrze, proszę wybaczyć, że powiem tak publicznie, ale my widzimy, że pan jest naprawdę Polakiem, któremu zależy na ojczyźnie i wybitnym specjalistą. I tutaj jacyś wynajęci, chociażby ci ekoterroryści, prawda? On taki chłopczyna, czy dziewczyna wrzeszczy gdzieś tam za jakieś wynajęci, prawda? I oni. A równocześnie ci nazywają się ekologami. Jak oni są traktowani? Jakie jest prawo w Niemczech czy w innych krajach? Niemcy wycinają puszcze. Resztki puszczy, które jest w XII wieku, gdzie pamiętam, czytałem o tym. No i oni, ja nie mówię, że należy wycinać, ale wycinają, bo postanowili, tak? No i przychodzą ci niby ekolodzy, policja przyjeżdża, zbija i no. A u nas takie rzeczy po prostu wygląda na to, jakby było gospodarki proojczyźnianej. Znaczy, proszę powiedzieć, nie atakuję tego rządu, broń Boże, ale tak długo to trwało, prawda? No i teraz atak na ministra tutaj, na środowisko, na lasy. No, a nawet te, jak się nazywają te, nie jelenie, tylko łosie, prawda? Teraz, no. Nie ma żadnych jeleni. Tu jest Mazowsze, nie ma żadnych jeleni. Ktoś myśli tak jak Żydzi. Myśleli, że Pana Boga oszukają. No Pana Boga chyba nikt nie oszuka, ale oni z uporem maniaka myślą. No. Sklep na Jubilerskiej Oszoł. No Mareczek mówi, że to jest ten pisowski sklep. Pisowski, nie pisowski. Pana Boga nie oszukają. Pod Żydów się nie podstawią. Pana Boga nie oszukają. Samych siebie oszukają. Jest tylko hejt. Dlaczego? Całym szacunkiem, nawet te media, o których mówią, że prawicowe, myślę szczególnie teraz o drukowanych, bo jakoś nie mam czasu oglądać czegoś innego, w każdym razie one nie stają po stronie polskiej, nie mówią o tych sukcesach. Tu jakiś jest, tu chyba jakiś, czy to nie jakiś skok na bogactwo Polski znowuż, nie wiem. Panie ministrze, dużo tych pytań, może chaotycznie. I też to byłoby, ale nie może być
jeżeli tak gdzieś miałoby się stać, czy to kwestia tej pogłoski miałaby wejść w życie, czy to no, kwestia tego bezpieczeństwa, tak, i lasów, i rzeczywiście tego wszystkiego, co pan przez te lata... Ale ojcze, Ministerstwo Środowiska to również złoża. Geologia. Pamiętam, że jest geologia. Jak chcieli sprzedawać nawet źródła wody, podziemne złoża, platforma już było to. I cały czas też poprzedniego rządu nie było głównego geologa kraju, prawda? Teraz węgiel, proszę ojca, węgiel i polityka chociażby Unii Europejskiej w stosunku do węgla, zatrzymać sprawę węgla, a Polska, to jest, Polska ma ile procent? 80-90% węgla z całej Unii Europejskiej. Tak, to prawda. Prawda? To, no i co, co? A więc i to. Ja podejrzewam, polityka, panie ministrze, proszę wypatrzeć, tak, ale polityka Niemiec jaka jest? Śląsk, po prostu Śląsk jest, mówią, tam jest, są te rasie, nie rasie, prawda, autonomia śląska, czytaj Niemcy. A może chodzi, Niemcy są dalekomyślne, jak patrzę na Niemcy, dalekomyślne. I czy to tylko po wojnie, czy to Adenauer, czy to Kohl, czy to Schröder, czy to Merkel, czy inni, czy Strauss przedtem. Osobiście kiedyś rozmawiałem ze Straussem, jeszcze Józefem Straussem. W każdym razie, zobaczcie, oni są dalekomyślni. Czy to ta socjalistyczna niby strona, czy CSU, CDU teraz, tak? Oni patrzą dalej, wielkie Niemcy. Niemcy, które mają wpływ na Europę, na świat. Cały czas tak. Dalekomyślność, a my tak dajemy się skłócić i tu, i tam, i kłaniać się temu, i tamtemu, jak nie Ruską, no to Niemcom, to gdzieś tamtym. Trzeba z wszystkimi żyć w zgodzie, ale mieć swoją godność. Coś tak jakoś, nie uczymy się od, często od lepszych pewnych postaw i jakiejś troski o ojczyznę, dalekomyślność. No złoża, także to jest też Ministerstwo Środowiska. Tak, geotermia. Nie tylko geotermia. Przepraszam tyle, bo ja nie ukrywam, że patrzę na te przemiany i jakoś tak, jeżeli mamy demokracja w Polsce, jeżeli jesteśmy zatroskani wszyscy, to myślmy. Panie ministrze? Tak. Dziękuję Ci za uwagi, zaniepokojenie. To nie ulega najmniejszej wątpliwości, że resort środowiska jest resortem, który posiada ogromne możliwości, a w gruncie rzeczy to opiekuje się ogromnymi zasobami. Zasoby przyrodnicze, zarówno te pod ziemią, jak i na ziemi, no, są ogromne, unikatem w skali zjednoczącej się Europy. I nie jest najmniejszej wątpliwości, że zainteresowanie tym jest bardzo mocne i jak to zamienić na pieniądze, żyjemy w tym układzie. To znaczy takiej gospodarki troszeczkę trapieznej, gdzie pieniądze się zaczyna mocno liczyć. I to, jeżeli sobie poruszyli sprawę lasów i puszki białowieskiej, no to jest odkąd jesteśmy, odzyskaliśmy niepodległość, to zawsze te koła takie liberalno-lewicowe starały się no, jakby zapanować nad bogactwem lasów państwowych. I ja to pamiętam jeszcze z czasów AWS-u, kiedy była taka inicjatywa zrobienia polskich lasów państwowych jednoosobowej spółki Skarbu Państwa. Przepraszam, panie profesorze, tak. Panie ministrze, i wtedy pana też odstrzelili z ministerstwa Busek. Tak, to się stało. Jak pan się upomniał o lasy, o te wszystkie sprawy. Tak, no ale wtedy też byliśmy bardzo aktywni jako no, porozumienie centrum, bo wtedy byliśmy porozumienie centrum, reprezentując się w AWS-ie i wtedy mieliśmy wielką szansę w polityce klimatycznej świata, gdzie Polska powinna być liderem, rzeczywiście jest liderem. I wtedy chcę również powiedzieć, że akurat podjąłem się stanowiska ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa. Zostałem zwolniony tuż przez 2 tygodnie przed objęciem funkcji prezydenta 5. konferencji stron konwencji klimatycznej. Światowej konferencji. Tak, światowej, to w Bonn, wtedy Polska nie zapłaciła za to, że no to proszę. No okazało się, że doradztwo, które było ze strony Unii Wolności, no bardzo mocno się pogodziło, był skandal na skalę światową i wtedy
w Szkarcinie powołano mnie na pełnomocnika rządu w sprawie kontroli klimatycznej w branży sekretarza stanu w kancelarii premiera. No i tak się udało zażegnać ten wielki skandal. Polska oczywiście objęła kierownictwo 5. konferencji stron konwencji klimatycznej w Bonn. Ja byłem wtedy prezydentem, to się nam udało zrobić. Ale powracając do spraw właśnie lasów, to te lasy budziły wielkie zainteresowanie i wtedy była taka tylko opcja. Wtedy był ogromny, o ile ktoś pamięta, bo to jednak było prawie jednak no 20 lat temu, to wtedy też był taki wielki szum, że Polska jakby zaczęto oskarżać o to, że Polska nie chroni zasobów przyrodniczych, bo nie chce stworzyć w Puszczy Białowieskiej jednego wielkiego parku narodowego. Ja chcę przypomnieć, że na terenie Puszczy Białowieskiej jest park narodowy, który zajmuje około 5 tysięcy hektarów, w tej chwili wtedy zajmował około 6 tysięcy hektarów i ma 3 nazwiska gospodarcze, Białowieska, Zabrowski i Hajdówka. Ale wtedy o to chodziło. Chodziło o to, żeby zrobić ten pierwszy krzyk na świecie, że Polacy po raz pierwszy zaczynają chronić Puszczę Białowieską, chronić przyrodę i z Puszczy Białowieskiej nareszcie robią wielki park narodowy, a pozostałe lasy, no mówiąc delikatnie, chciano sprzedać, albo inaczej przygotować do sprzedaży poprzez tworzenie jednoosobowej spółki Skarbu Państwa. Ja chcę powiedzieć, że wszyscy zaprotestowali przeciwko temu. Oczywiście ja posłuchałem się stanowiska ministra ochrony środowiska z ustawami, co tak to się nazywało, ale zaowocowało to wielkim ruchem społecznym i wtedy została zrobiona pierwsza, na to ten jest jedyna ustawa społeczna o tak zwanych strategicznych zasobach ekologicznych, przyrodniczych. Więc stwierdzono, że lasy państwowe mają być w tym zasobie nietykalnym pod względem sprzedaży. Ale to wtedy się udało nam to zrobić. No, ta polityka nie udało się zrobić jednoosobowej spółki Skarbu Państwa, ale później ten problem był wtedy rozwijał. To jest bardzo mocno intensywnie nagłośniany w okresie rządu Platformy Obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego, kiedy wielokrotnie próbowano robić zamach na spółkę organizacji do polskich klasów państwowych. I tak jak ojcowie wspomnieli, skończyło się tym, że zebraliśmy jako stowarzyszenie na rzecz Narodowego Rozwoju Polski, ale przy pomocy Prawa i Sprawiedliwości, byśmy zebrali ponad 3,5 miliona podpisów. To jest ogromna rola, która została wypełniona przez nazwijmy to ośrodek Toruński, ale przez Radio Maria, Telewizja Trwam, przez pięknie przewodnikom społecznego przekazu udało nam się osiągnąć wielki sukces. Prawda, Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe poniosło sromotną porażkę, a te lasy, tak zaszkodziliśmy, że mają służyć no, stymulacji rozwoju gospodarczego, szczególnie w terenach niezurbanizowanych, tworzeniu miejsc pracy w terenach niezurbanizowanych. To się w tej chwili dzieje. Natomiast oczywiście te koła liberalno-lewackie, które są reprezentowane przez totalną opozycję, to ciągle mają pretensje o to, że my tej jakby nie chronimy Puszczy Białowieskiej. Zaskumulowany cały proces wprowadzania Komisji Europejskiej w błąd. No, zakończyło się to procesem przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Nie wyjaśniamy to ogromne nieporozumienie. Polska oczywiście broni prawa Unii Europejskiej, broni honoru polskiej nauki, polskiej myśli ochrony przyrody. Te sprawy wyjaśniamy, ale właśnie te koła, no, które są w tej totalnej opozycji, ciągle nas atakują, ciągle pokazują to ministerstwo i tego ministra jako ten, który niszczy i wycina ostatnią pierwotną puszczę w Europie, czy też na świecie, prawda, robiąc taką nieprzyjemną atmosferę również na terenie. I o te sprawy wyjaśniamy. I równocześnie tym kołom nie podoba to, że w programie Prawa i Sprawiedliwości te lasy jednak mają stymulować rozwój gospodarczy, mają być gwarantem bezpieczeństwa ekologicznego państwa. I to nie ulega najmniejszej wątpliwości, że z tego powodu jestem również bardzo mocno atakowany na świecie. Ale w świecie liberalnym, a również no, mocno atakowany przez totalną opozycję. To oczywiście prawda, ale myślę, że no, społeczeństwo widzi, gdzie jest prawda i widzi, że Prawo i Sprawiedliwość rzeczywiście konsekwentnie realizuje swój program i te lasy państwowe mają być lasami państwowymi, które trzeba oczywiście wykorzystywać zgodnie z koncepcją Narodowego
ale bo mogłoby być tak, że co, że Ministerstwo Środowiska zaniknie, przejdzie do Ministerstwa Energii, ale przecież lasy co mają przejść, nie wiem, pod departament czy pod resort rolnictwa, co z Puszczą Białowieską, bo pan może być takie niebezpieczeństwo, jak tego nikt nie będzie bronił, to zrobimy z tego cały park narodowy, tak Unia Europejska może nam narzucić, a widzimy, że jednak leśnicy potrafią gospodarować, tak? Zatem w ogóle co Unia Europejska nam narzuca. No, Unia Europejska, czyli jesteśmy suwerenni w ogóle. A jeszcze, jeśli weźmiemy jeszcze pod uwagę, panie ministrze, to, że wewnątrz Polski, z Polski wychodzi targowica, upominają się, proszą Unię, kiedyś carycy Katarzyny, albo jeszcze gorzej, teraz proszą Unię, żeby nas karać, żeby Polskę karać za reformę sądownictwa. Może jeszcze za wojsko też będziemy się karać, bo zaczynamy trochę wojsko reformować przez... Proszę Państwa, no teraz już możemy podsłuchać bardziej. Nie robiono właściwie nic. Nie mamy marynarki wojennej, nie mamy wojska, więcej oficerów niż szeregowych. To wszystko razem. Jesteśmy po prostu jak bezbronni, prawda? No i co, bo wojny nigdy nie będzie. Tak mówili. A to chodziło o rozbrojenie Polski. Z Polski zrobić absolutnie kraj kolonialny. A Polacy to tacy naganiacze tylko, tacy wyrobnicy, prawda? Tak, że mało by myśleli, cieszyliby się, że jeżeli będą pracować, to w tych koncernach międzynarodowych, potężnych i będą się cieszyć i z ręki jeść, za przeproszeniem. Tak. Coś dramatycznego. I tu właśnie lasy. I tu właśnie złoża. Panie ministrze, przepraszam, że tak, ale proszę popatrzeć, jak przez tyle lat my walczymy o geotermię. W czym jest problem? Dla państwa to jest nic. Zawsze państwo wspierało takie rzeczy. Ale tu Radio Maryja, katolicy, jeżeli jeszcze księża tu gdzieś są w pobliżu, to nie zgodzi się na sukces. Przynajmniej jedno słowo odpowiednio wypowiada. Katolicy, katolicy, bo tutaj nie katolicy, komuś, a nie, Polsce. Nie matematyka, nie polityka, nie fizyka, tylko katolicy, proszę bardzo. Jak się ksiądz doktoryzował, ksiądz Rydzyk się nauczył, to jednak można. Ale panie można mówić poprawnie po polsku. Tak, wszystko jest ważne. Ważna jest gospodarka, ważne są dobre relacje. Zapraszamy bardzo mocno. Znaczy z poszczególnym państwem, ale ważny jest duch, to jeszcze następna sprawa. Zapraszamy, że bardzo mocno. Świat. W tym kierunku idzie świat. To już nie nowa lewica, nie marksizm, ale genderyzm. Idzie totalitaryzm, to się widzi, proszę, niech ludzie pytają mądrzejszych, prawda, na ten temat, którzy często nie są dopuszczani do głosu. Ksiądz profesor Tadeusz Gus, pamiętam tą konferencję, panie profesorze, no, tu w Toruniu, ponad 8 tysięcy leśników, myśliwych i innych rolników, proszę, no i ksiądz profesor ma wykład, humanizacja zwierząt i drzew, animalizacja człowieka i później nawet na kulu jest komisja, która bada, co on mówi. Boże, co, gdzie my jesteśmy? No, także patrzmy na to. I tutaj gdzieś jest właśnie, są lasy, środowisko, złoża nasze i tak dalej. Przepraszam. No i ten hejt na profesora i nawet na ministra i nawet w TVP nie mówią o tym. Milczą. O tych sukcesach. Także ja się, przepraszam, mówię głośno i ktoś może być szokowany, co ja nie atakuję, broń Boże, tego rządu, bo ten rząd też nie wszystko naraz zrobi, ale przypatrujmy się, o co tu chodzi, no. Prawda? Te ruchy są sprawne, proszę ojca, starają się dotrzeć do wszystkich możliwych ośrodków, ale ja tu wierzę, że no jednak program Prawa i Sprawiedliwości na pewno będzie realizowany w tych rządach, natomiast no ta totalna opozycja na pewno stara się robić wszystko, co jest tylko możliwe, a to, że Polska jest ostoją takiej normalności, ja powiem, że jednoczącej się Europy, to bardzo i to Polsce nie ulega najmniejszej wątpliwości. I boli to, że Polska, jednak w Polsce wygrało Prawo i Sprawiedliwość, że ma ten określony program jednak, no,
to pani premier mówiła zawsze, że no, wystarczy nie kraść, prawda? I tak rzeczywiście efekty tego były bardzo duże. Także ja tutaj się nie dziwię. No tamta strona jest bardzo mocno zaniepokojona. To jest ta szkoła, ja bym powiedział, lewacko-liberalna w Unii Europejskiej jest widoczna. Polska nie jest specjalnie lubiana, ale to z tego powodu, że właśnie zaczynamy reprezentować interesy naszego kraju. Chrześcijańska, katolicka. Jest, no oczywiście katolicyzm to bardzo mocno przeszkadza. To nie ulega najmniejszej wątpliwości. Panie ministrze, to co? W górę serca, alleluja i do przodu. Dziękuję ojcze, na pewno damy radę. Myślę, że... No, no im skazał ślepo i głucho. Dziękuję ślicznie za no, spotkanie. Jestem optymistą i na pewno no, i prawda, i racjonalność, no i oczywiście interes Polski. Bo panie ministrze, też pytanie, czy wystarczyłoby, no jak tak mówimy, jakby to miało stać się prawdą, że ministerstwo skasowane, że wystarczy, że pan minister będzie znowu pełnomocnikiem tylko na dużą międzynarodową konferencję, czy to też dla Polski nie będzie no takim, no nie wiem, przytykiem, czy jednak ranga ministra, a tylko pełnomocnik do konkretnej sprawy. Teraz wchodzą nowe projekty, przecież Lasy Państwowe zapoczątkowały projekt pod nazwą Zdrowa Żywność Polskich Lasów. To się wszystko rozwija, no i co? I gdy wszystko jest na dobrej drodze, likwidować, rozdzielać to do... Nawet dla edukacji, nawet w naszej kawiarence przy sanktuarium mamy już troszeczkę tych wyrobów z dziczyzny. No. Można kupić to. Moje serdeczne gratulacje. Ale to jest mało, na razie to tak minimalnie. Zobaczymy. Chcemy edukować ludzi. Powiedzieć, że panie ministrze, że to jest zdrowsze od normalnych tych wieprzowiny, tych hodowanych jest bardzo zdrowe. Nie ma tak, cholesterolu. No. To prawda, że to jest najlepsza żywność, jaka może być. Mówię, tego pokarmu mięsnego pozyskiwana z polskich lasów, polskich pól, gdzie ta zwierzyna ma możliwość wybierania tego, co chce zjeść, prawda, i w związku z tym bezstresowo hodowana i to jest rzeczywiście żywność niezwykle zdrowa. I bardzo się cieszę, że jednak odbijamy to, przepraszam za wyrażenie, i coraz więcej tej żywności jednak będziemy przetwarzali w Polsce, a to, co się dzieje w lasach państwowych, uruchomiony sklep, drugi sklep słyszę na terenie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej na Bielnej w Toruniu, no promocja, pokazanie, że ta żywność może być tu przetworzona i może służyć Polakom, no to jest niezwykle, niezwykle cenne, za to serdecznie dziękuję, gratuluję. A tu powracając, oczywiście to lewactwo liberalne no jest mocno zaniepokojone, więc stara się dezinformować, no robić wszystko, co jest możliwe. No i ciemność już robi zaraz, no, i ciemno. Nie osiągnęła sukcesu, żeby zawróciła z tej drogi, która została wyliczona. Radio Konchita, no i ciemność się robi. I myślę, że na pewno nie jest na rękę, gdyby na przykład zniknęło Ministerstwo Środowiska, gdyby powiedzmy sobie no, połączyć lasy, przekazać na przykład do innego resortu, do rolnictwa, żeby zająć się no, eksploatacją. Także proszę Państwa, zamykają się supermarkety ze względu na złodziejstwo straszne tych co pracowali, co zarabiali. Aby no, ten program prawa ze względu. Nie można Polski okradać. Nie wolno. Optymalizować swoje działania, ale na pewno myślę, że to jest rząd niezwykle racjonalny. Nie wolno Polski okradać. Będziemy realizowali politykę tą, która była zarysowana w programie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości. Też myślimy, panie profesorze, panie ministrze, o właściwej reprezentacji przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tak. Bo kwestia puszczy jeszcze się nie zakończyła. Czekamy znaczy, że Jacka już na konserwę się wzięła. W kwietniu, tak. Bo o tym pan profesor, pan minister też mówił. Bo tutaj też, myślę, właściwa ranga. Kiedyś za poprzednich rządów PO-PSL wiele razy widzieliśmy, że no, jeździli różni przedstawiciele do Unii Europejskiej, ale nie właściwą rangą, prawda? Za mało było premiera, a nawet rzadko kiedy premier Tusk się odzywał w Parlamencie Europejskim. Tak. Jego obecność też była taka teraz w interesach polskich się odzywa, tylko nie wypowiadał. A tutaj jednak ta reprezentacja musi być dosyć mocna, silna i taka bardzo konkretna. Representation. Mój obowiązek, jestem ministrem. Polska została naprawdę obrażona bardzo mocno przez tych, kto skarżył Polskę w sprawie Puszczy Białowieskiej przed Trybunałem Sprawiedliwości.
kończy ta Polska realizuje w 100% prawo Unii Europejskiej, implementację Natury 2000, implementację dwóch dyrektyw w czasie ich habitatowej, ale z pełną konsekwencją i z pełnym przestrzeganiem prawa. Natomiast tu Komisja Europejska została wyraźnie wprowadzona w błąd. Myślę, że ma w tej chwili kłopot tutaj pod tym względem, bo to zostało pokazane, no ale musiałem tam jeździć i w towarzystwie rzeczywiście wyśmienitych, również moich doradców, wyśmienitych profesorów, pokazując, że ta, to rzeczywiście no jest, jakie są potworne przekłamanie. No, oskarżanie Polskie o to, że niszczy zasoby przyrodnicze, gdy te zasoby przyrodnicze są dziedzictwem kulturowo-przyrodniczym no właśnie Polaków, miejscowej ludności, polskiej szkoły leśnej, polskiej szkoły w ogóle łowieckiej, polskiej szkoły ochrony przyrody. No jesteśmy liderem. Naprawdę, ja mówię tu, a zaczynam szybko mówić, prawda, bo się troszeczkę i powiedzmy denerwuję. No to, co jest perłą dla całego świata, to się okazuje, że tu właśnie uderzono, mówiąc, że Polska właśnie wycina ostatnią puszczę w Europie i to jeszcze wycina dla zysku. No nie dla zysku, tylko dlatego, że jest, po prostu doprowadzono do potwornej epidemii chorób, które wystąpiły na terenie zagospodarowanej części lasów Puszczy Białowieskiej. No i w związku z tym zginęły siedliska i gatunki, które zostały wyznaczone w ramach Natury 2000. I to w tej chwili ratujemy. I za to, że ratujemy, że obnażamy no, tą no, krzywdę, którą Polsku zrobiono za czasów Platformy Obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego. To w związku z tym za to jesteśmy skarżeni. A to znajduje troszeczkę dobry grunt no, w tych środowiskach lewackich, które nie lubią Polski z punktu widzenia właśnie dlatego, że zaczyna stawać się krajem normalnym, no w związku z tym jesteśmy atakowani. Ja tam musiałem być, proszę ojców, szanowni radiosłuchacze, gdyż to jest mój obowiązek. Ja jestem ministrem, jestem sługą, który objął to stanowisko z racji, z woli narodu, z woli suwerena i w związku z tym muszę to bronić. No chcę również powiedzieć, że mam dosyć duże doświadczenia, bo akurat w sprawie sporów przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej z moim udziałem no, trzy procesy zostały, ja bym powiedział, wygrane, a nawet zakończyły się, no, ja bym powiedział, no, kompromitacją pozywających, czy również bez tych no, kół liberalno-lewackich. To była rozprawa o rozpudę, gdzie posądzono nas, że będziemy chcieli niszczyć zasoby przyrodnicze. To się wyprostowało, wygraliśmy ten proces. Skończyło się tak zwanym, powiedzmy, no, układem zerowym, ale to była też również jakby no, no, ukłon Polski, żeby no, nie zadrażniać stosunków pewnych z Unią Europejską. Wygrany proces o limity dwutlenku węgla, wygrany proces o to, że Polska może być wolna od genetycznie modyfikowanych organizmów, no to były procesy, które były zapoczątkowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości w latach 2005-2007, a z mojego nadania i te wszystkie procesy zakończyły się wygraną. Mówiliśmy o tym parę razy na no, Radio Maria w telewizji Trwam. Pisaliśmy o tym również w naszym dzienniku, ale o tym te wygrane wyroki procesowe, niezwykle korzystne dla Polski, nie zostały skonsumowane przez Platformę Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe. Wręcz zupełnie zostało to pominięte. A chcę powiedzieć, że nawet Gazeta Wyborcza w pewnym momencie napisała, a jednak Krzyszko miał rację. Chodziło o dwutlenek węgla, wystarczy wyjść w Google i wcisnąć to hasło, a jednak Krzyszko miał rację i Państwo to wszystko zobaczycie. No, a to ogromna sprawa. Sprawa związana z bezpieczeństwem energetycznym państwa, związana z polityką klimatyczną, no jednak nie została wykorzystana przez Platformę Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe. Ci ludzie, którzy są w tej chwili w totalnej opozycji, atakują bezpośrednio rząd, atakują oczywiście Ministerstwo Środowiska, atakują również i moją osobę. I wcale się nie dziwię, bo ich droga była zupełnie inna niż droga obecnego układu rządzącego opartego o Prawo i Sprawiedliwość, to jest obrona polskich interesów, a tam było nic innego, jak tylko i wyłącznie wyprzedaż. Panie ministrze, dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Życzę też, życzę, sukcesów, ale życzę również, żeby w TVP pan mógł często występować i mówić o tym i o tych sukcesach. O tych sukcesach, o czym się milczy, o pana sukcesach, milczą media, nawet prawicowe, a nazywając się prawicowe, i TVP. Niestety, wiesz,
jeżeli to były takie gdzieś, no powiedziałbym, marginalnie przedstawione, ciekawe, że o tym się, o co tu chodzi. Panie ministrze, wszystkiego najlepszego. Dziękuję, z Panem Bogiem i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Naszym gościem był pan profesor Jan Szyszko, minister środowiska. Zdecydowało się na uruchomienie artykułu 7 Traktatu Unijnego wobec Polski. Wniosek w tej sprawie zgłosił wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans. Komisja Europejska zdecydowała się również o przyjęciu kolejnych, już czwartych rekomendacji dotyczących praworządności wobec władz w Warszawie. Komisja Europejska analizowała ustawę o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Kolejna sprawa Komisji Europejskiej przeszkadza i próbuje się nałożyć sankcje na Polskę. Jak pan to ocenia i rzeczywiście z czym się to wiąże? Jak mamy to rozumieć? Na razie to się z niczym szczególnym nie wiąże, poza polityczną presją na nas i tworzeniem złej atmosfery wokół rządu polskiego. To była decyzja, którą można było przewidzieć. Komisja tak postąpi od pewnego czasu. Toczy się przecież ta sprawa. Charakterystyczne jest to, że komisja ciągle jakieś rekomendacje przesyła. To już się nazywa rekomendacja, tak naprawdę nie jest to żadna rekomendacja, to jest dyktat. Polski rząd odpowiada bardzo rzeczowo i komisja europejska te wszystkie uwagi zawsze wyrzuca do kosza, tak jakby jej nie było. W ogóle na to nie reaguje. Także nie mieliśmy do czynienia z jakimś dialogiem, poszukiwaniem kompromisu, wyjaśnieniami, argumentami, tylko od samego początku było, macie to przyjąć i już. Więc ja myślę, że to w ogóle nie chodzi tak naprawdę o żadną reformę sądownictwa, tylko chodzi o nękanie i o pokorzenie rządu w Warszawie. W przeciwnym razie mielibyśmy do czynienia przynajmniej z jakimiś elementami dialogu i kompromisu. Tu o kompromisie nie było mowy. To jest Komisja Europejska żądała absolutnej uległości i kapitulacji. Panie profesorze, no bo nałożenie sankcji na Polskę możliwe byłoby jedynie przy jednomyślnej zgodzie państw członkowskich. Wiemy, że Węgry nie poprą tego, deklarowały to wielokrotnie. Też mówi się o tym, że chcemy rozmawiać, prawda? Deklarowała to zawsze pani premier Beata Szydło i rozmawiała. Ostatnio pan premier Mateusz Morawiecki. Też no takie dziwne są te głosy, bo wiceszef komisji, który podjął tę inicjatywę, Timmermans, mówi, że zależy mu na Polsce, na Polakach, z ciężkim sercem. To wszystko, prawda, robi. Znowu Juncker zaprasza i mówi, że chce kontynuować rozmowy, tak jak zaczęły się w Radzie Europejskiej, tak teraz z Komisją Europejską, że chcą rozmawiać. No ale pytanie, jak to się ma do samostanowienia Polski o sobie, do praworządności, którą chcemy też wprowadzać, bo widzimy,
jaką to było kulą u nogi, brak reformy, no tutaj tego, co najważniejsze wydaje się w państwie, jeżeli myślimy o Sądzie Najwyższym, o sprawie w ogóle sądownictwa. Tak, no to jest charakterystyczne, że komisja w ogóle nigdy się nie odnosiła do stanu praworządności, do sytuacji sądownictwa poprzednio. Można mieć takie wrażenie, że system sądów i wymiaru sprawiedliwości działał znakomicie i nagle pojawił się rząd Prawa i Sprawiedliwości i wszystko zniszczył. Gdy tymczasem no, ten rząd jednak działał w reakcji na różne słabości i patologie. Ale te patologie i słabości nie przeszkadzały nigdy komisji, ponieważ wtedy przy władzy była partia Platforma Obywatelska, partia głównego nurtu, która potulnie przyjmowała wszystko, co płynęło z Brukseli, no i zawsze była posłuszna. Natomiast no, teraz rząd jest rządem konserwatywnym, co już samo w sobie jest kamieniem obrazy. Ale to, co ksiądz słusznie wskazał na to, że to wątpliwość tego dialogu. Proszę zwrócić uwagę, że to jednak jest straszny afront jednak wobec rządu w Warszawie, ponieważ pojawił się nowy premier. No chociażby tak kurtuazyjnie wypadało, nie wiem, spotkać się z premierem, porozmawiać, zapytać o plany, a tymczasem nie tylko nie zrobiono, ale jakby natychmiast, bez tych rozmów uruchomiono ten artykuł 7, jakby specjalnie pokazać, że nas to nic nie obchodzi. No i tak będziemy robili to, co nam się podoba. Komisja tutaj i zresztą inne instytucje europejskie wykazują się swoistego rodzaju zaślepieniem, ponieważ to te ich działania są przeciwskuteczne, do tych sankcji najprawdopodobniej nie dojdzie. Bo jeżeli tak mogę panu profesorowi wejść w zdanie i takie mówienie, że to zawsze Polska leży na sercu, że Polacy, no ale przepraszam, to Polacy wybrali taki rząd, a dzisiaj liberałowie, demokraci niby Europy mówią, że demokracja jest w Polsce rozmontowana, teraz jest czas na działanie i Unia Europejska musi przeciwstawić się rządom Prawa i Sprawiedliwości, które są całkowicie sprzeczne z wartościami Unii Europejskiej. To znaczy, że Unia Europejska musi przeciwstawić się Polakom, bo to Polacy wybrali, Polacy tego chcieli i teraz co Unia Europejska? Ma problem z PiS-em czy z narodem polskim? Tak, no to co mówi Tusk, że mu leży na sercu dobro Polaków i dobro Polski. Timmermansowi leży na sercu wyłącznie dobro Timmermansa, bo to jest przedstawiciel partii, która znajduje się kompletnie na marginesie i gdyby nie Polska, gdyby nie Węgry, to by w ogóle nie istniał. To jest jedyny wehikuł jego kariery, utrzymania się w polityce europejskiej, jest działanie wyłącznie egoistyczne, które wykorzystuje na takie resentymenty wobec partii konserwatywnej. Unia Europejska jest monoideologiczna, jedna ideologia tam obowiązuje i nie ma, oni są niezdolni po prostu do, ja to obserwuję w Parlamencie Europejskim, oni są niezdolni do poszanowania różnorodności, no że w jednym kraju mogą być liberałowie, w innym kraju mogą być konserwatyści, że jest inna hierarchia ideowa, inne światopoglądy, oni tego kompletnie nie rozumieją, nie akceptują, ma być tak, jak oni chcą. No i niestety, no my tutaj trzeba też pamiętać o tym szerszym kontekście, to znaczy ten opór Polski przeciw komisji i przeciw polityce głównego nurtu jest tak naprawdę obroną no, jakiejś
po Polsce. Mogą przecież przyjść inne kraje. No pamiętajmy, że w Unii się burzy i są te silne ruchy odśrodkowe i Komisja najwyraźniej chce zakrzyczyć to i umocnić swoją władzę, dać nauczkę Polsce, żeby już nikt się nie odważył. Myślę też, że ważne jest zdanie pana ministra Waszczykowskiego, który mówi, że my nie zgadzamy się na podwójne standardy, jeśli tam te rozwiązania mogą istnieć, myśli o krajach Unii Europejskiej. Mówi, my nie wprowadzamy rewolucyjnych zmian, ale importujemy te, które istnieją w państwach Unii Europejskiej, we wspólnocie państw europejskich. Więc też to pytanie jest, myślę, jak najbardziej zasadne. Dlaczego tak się upierają na to, żeby rozmontować albo nie dopuścić do tego, do tych reform, które w państwie następują, które widzimy po latach, są bardzo, bardzo potrzebne i konieczne. No właśnie dlatego, tam są podwójne standardy, bo to nie chodzi wcale o żadną praworządność, nie chodzi o reformę w Polsce. Chodzi o to, żeby w Polsce rządzili ich ludzie. A jeżeli będą rządzić ich ludzie, to wtedy mogą robić co chcą. Ona może być korupcja, mogą być różne skandale, nadużycia władzy, zastraszenie opozycji, to wszystko może być. Nawet krew się może przelać. Ale pod warunkiem, że to są ich ludzie. Jeżeli to są ich ludzie, to mają wtedy święty spokój. Natomiast jeżeli jest już ktoś inny, no to wtedy trzeba stosować wszystkie możliwe środki, żeby ich jakoś zmarginalizować i uspokoić. Podwójne standardy to jest norma w Unii Europejskiej. Ja kiedyś w czasie którejś dyskusji parlamentarnych w parlamencie powiedziałem, że zasada podwójnych standardów to jest jedyna zasada, jaka jest w pełni przestrzegana w Unii Europejskiej. Są równi i są równiejsi. To jest po prostu oczywiste. Bardzo dziękuję panie profesorze za rozmowę, za komentarz. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże. Dziękuję, szczęść Boże. Drodzy Państwo, to była ostatnia nasza rozmowa w audycji Aktualności Dnia. Bardzo dziękuję za uwagę. Jest 14:00. Słuchają Państwo Radia Maria w naszym programie Czas na Wiadomości, które przekażą Justyna Kendra i Piotr Brzezina. Komisja Europejska zdecydowała o uruchomieniu artykułu 7 Traktatu Unijnego wobec Polski, poinformował wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans. Dodał, że Komisja Europejska daje Warszawie 3 miesiące na wprowadzenie rekomendacji dotyczących praworządności. Timmermans zaznaczył, że w Polsce przyjęto ustawy dotyczące sądownictwa, które poważnie zagrażają niezależności wymiaru sprawiedliwości. Sprawa dotyczy ustaw o Sądzie Najwyższym oraz Krajowej Radzie Sądownictwa. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, komentując decyzję Komisji Europejskiej, ocenił, że chodzi w niej o politykę, a nie o praworządność. Podejdźmy do tego ze spokojem. Jest to polityka. Polityka dzieje się w kraju i polityka dzieje się w Komisji Europejskiej. To było zapowiadane od dawna. Polska nie jest krajem praworządnym. Podkreślam jeszcze raz, żaden z argumentów, przez Komisję Europejską, nie dotyka takich rozwiązań w projektowanych ustawach czy uchwalonych w innych państwach, takich jak Niemcy, Czechy, Słowacja, Francja, Hiszpania. Wszystkie rozwiązania, które zostały przyjęte w ustawach przyjętych przez Sejm i przez Senat, można powiedzieć, w większym lub mniejszym stopniu zostały skopiowane z rozwiązań, które z powodzeniem funkcjonują od lat w starych państwach Unii Europejskiej. Uruchomienie artykułu 7 oznacza przekazanie sprawy Polski z poziomu Komisji na poziom państw członkowskich w Radzie Unii Europejskiej. Te będą mogły stwierdzić, że istnieje wyraźne ryzyko poważnego naruszenia przez Polskę wartości wspólnoty. Aby to zrobić, wymagana jest większość 4/5 krajów członkowskich. Dojście do sankcji opisanych w artykule 7 wymaga jednomyślności na poziomie Rady Europejskiej, czyli szefów państw i rządów. Węgry wielokrotnie deklarowały, że takiej decyzji nie poprą. Komisja Europejska potwierdziła dziś także, że podjęła decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawy wobec Polski w związku z ustawą o sądach powszechnych. Zmieniamy temat. Nic nie wskazuje na to, by akcja wypowiadania klauzuli opt-out skomplikowała pracę służby zdrowia, ocenił minister.
minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Zgody na pracę więcej niż 48 godzin tygodniowo wycofało około 3300 lekarzy. Tylko w województwie łódzkim, które odwiedził dziś minister, wypowiedzenia takie złożyło ponad 670 lekarzy. Medycy prowadzą protest od października. Chcą m.in. zwiększenia nakładów na zdrowie do 6,8% PKB od 2021 roku oraz wzrostu wynagrodzeń. Resort dostrzega problem związany z organizacją pracy w szpitalach i dlatego wprowadza zmiany, powiedział minister Radziwiłł. Zaapelował też do protestujących, by w poczuciu odpowiedzialności za chorych nie komplikować sytuacji. Minister Konstanty Radziwiłł podkreślił, że rząd na wielką skalę zwiększa finansowanie służby zdrowia. Mowa o ustawie zakładającej 6% PKB do roku 2025. Zgodnie z prognozami w ciągu najbliższej dekady oznacza, że na zdrowie zostanie wydanych dodatkowo, przypomnę, że w tym roku ten poziom to jest około 88 miliardów złotych, dodatkowo w ciągu dekady będzie wydane na zdrowie około 547 miliardów złotych. To jest piątka i 11 zer. Proszę Państwa, kwota zupełnie niewyobrażalnie wysoka i wydaje się, że jest to naprawdę ustawa, którą, jeżeli chodzi o jej ciężar finansowy, trudno było właśnie porównać z jakąkolwiek inną. Minister wykluczył też zmiany w regulacjach czasu pracy lekarzy, który jest ustalony na podstawie dyrektywy Unii Europejskiej i w ustawie o działalności leczniczej. Szef resortu zdrowia Konstanty Radziwiłł przypomniał, że pertraktacjami z rezydentami wymawiającymi klauzulę opt-out zajmowały się dwa zespoły. Jeden powołany przez ministra zakończył pracę i skierował raport do premiera. Drugi, złożony z pracodawców i związkowców, wciąż działa w ramach Rady Dialogu Społecznego. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak otworzył dziś w województwie wielkopolskim 4 nowe posterunki policji. Reaktywowane zostały placówki w Bralinie, Łęce, Opatowskiej, Mikstacie i Obrzycku. Szef MSWiA przekazał też symbolicznie klucze do odtworzonych posterunków policjantom, którzy będą pełnić w nich funkcje kierowników. Podczas otwarcia posterunku w Obrzycku minister Mariusz Błaszczak podkreślał, że bezpieczeństwo to podstawowa wartość, a obecny rząd chce, by była ona czymś namacalnym i konkretnym. Temu, jak mówił, służy właśnie otwieranie zamykanych wcześniej posterunków policji. Prawo i Sprawiedliwość szło do wyborów parlamentarnych w 2015 roku. Złożyliśmy zobowiązanie, że bezpieczeństwo będzie naszym priorytetem, że będziemy starać się o to, aby społeczności lokalne czuły się bezpiecznie. A więc przywracamy posterunki policji, ale także staramy się o to, żeby funkcjonariusze służący na co dzień w posterunkach policji, służący w polskiej policji mieli odpowiednie warunki do służby, żeby byli godnie wynagradzani, żeby dysponowali nowoczesnym sprzętem. Realizacji tych wszystkich zadań, jak mówił minister Błaszczak, służy program modernizacji służb mundurowych przyjęty przez obecny rząd. Szef MSWiA odwiedził także Poznań, gdzie zaplanowano jego spotkanie z funkcjonariuszami pełniącymi służbę podczas świąt Bożego Narodzenia. W trakcie wizyty w Wielkopolsce minister Mariusz Błaszczak wręczył też medal młodego bohatera 11-latkowi, który uratował kolegę na basenie. Około 100 samochodów ciężarowych utknęło w zaspach w środkowej części Ukrainy, poważnie utrudniając ruch na ważnej trasie łączącej Kijów z Odessą, poinformował szef ukraińskiego MSW Arsen Awakow. Kryzysowa sytuacja na granicy obwodu czerkaskiego i kijowskiego. Od ponad doby w zaspach tkwi tam około 100 samochodów ciężarowych, powiedział minister cytowany przez służby prasowe swego resortu. Na trasie Kijów-Odessa utworzył się 7-kilometrowy korek. Służby drogowe skierowały tam 19 pojazdów holowniczych i zorganizowały punkty grzewcze. Przed północą i środkową Ukrainę przeszły w ostatnich dniach obfite opady śniegu, doprowadzając do utrudnień w ruchu drogowym i lotniczym. W związku z pogorszeniem warunków atmosferycznych we wtorek na ukraińskich drogach doszło do ponad 1300 wypadków. To były wiadomości w Radiu Maryja. Miejsce Polski na arenie międzynarodowej to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Naszym gościem będzie pan dr Jan Wiśniewski, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej, dyrektor Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu. Początek spotkania na antenie telewizji trwam o godzinie 18.15, zaś w Radiu Maryja o 21.30. Szanowni Państwo,
dzieciach, na młodzieży, na wychowaniu. I dlatego organizujemy systematycznie wyjazdowe, tam gdzie nas zapraszacie, wyjazdowe, ale i stacjonarne na miejscu w Toruniu, warsztaty dla młodzieży, nowe widokręgi, warsztaty medialne, a więc media, polityka, kultura, muzyka, jest na okazji tańca dla młodzieży, jest zwiedzanie Torunia dla tych, którzy jeszcze nie byli w Toruniu, Radia Maryja. Proszę Państwa, to wszystko w lutym od 16 do 18 lutego. Rozpoczynamy w południe o 12, zapraszamy już, to jest piątek, i kończymy w niedzielę 18 lutego po obiedzie. Obiad po godzinie 13. Zapraszamy jeszcze raz. Młodzież od klasy 3 gimnazjum do klasy maturalnych. Warsztaty dla młodzieży. Powiedzcie jedni drugim. Młodzież muzykalna, prosimy, przyjedźcie z, nie tylko z dobrymi głosami, słuchami, ale także z instrumentami. Będą na wysokim poziomie też równocześnie warsztaty muzyczne. Towarzyszą tym warsztatom medialnym, a na mediach trzeba się znać, proszę Państwa. Inaczej wyprowadzam każdego w złą stronę. Jeżeli nie rozumiemy mediów, media, kultura, polityka, samo życie, proszę Państwa, a przy tym taniec, muzyka. Serdecznie zapraszamy. Informacje w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej będę jeszcze dane podawał w najbliższych dniach. Teraz już sygnalizuję. Planujcie od 16 do 18 lutego. Bóg zapewne współpracę. Zachęcamy do wspólnej modlitwy liturgią godzin. Przed nami modlitwa popołudniowa. Hymn w hołdzie pokornej modlitwy, czoła pochylmy przed Panem, i psalmy z trzeciego tygodnia, oczywiście środa. Numery telefonów dla tych, którzy chcieliby też modlitwę poprowadzić: 56 655 23 55 lub 56 655 23 56. Tak mówią na każdą kobietę, która ma, wiesz, nie wiadomo ile dzieci, nie wiadomo kto je zrobił, a co mieli mówić, nie, proszę Państwa, o Jezusie Chrystusie i o Marii. Co oni mieli mówić o tym wszystkim? Boże, weź ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Alleluja. W hołdzie pokornej modlitwy czoła pochylmy przed Panem, myślą i śpiewem wyznajmy, że Bóg jest w Trójce jedyny. Serca bez skazy niech sławią godziny tej tajemnicy, Piotr objawił świątyni przez cuda imię Jezusa. Duchem i wolą przylgnijmy do apostołów nauki, gdyż oni mocą Chrystusa bezpieczną wiodą nas drogą. Ojcu i Jego Synowi z Najświętszym Duchem miłości chwała, podzięka i hołdy, niech będą teraz i zawsze. Amen. Rzekła Maryja, co znaczy to pozdrowienie? Zatworzyłam się w mojej duszy, bo mam porodzić króla, który nie naruszy mojego dziedzictwa. Twoje słowo jest pochodnią dla stóp moich, Panie, i światłem na mojej ścieżce. Przysiągłem i postanawiam przestrzegać Twych sprawiedliwych wyroków. Panie, bardzo jestem udręczony. Zachowaj mnie przy życiu, jak mi obiecałeś. Przyjmij, Panie, ofiary ust moich i naucz mnie Twoich wyroków. Moje życie jest wciąż w niebezpieczeństwie, lecz prawa Twego nie zapominam. Grzesznicy zastawili na mnie sidła, lecz nie zwróciłem od Twoich postanowień. Napomnienia Twoje są moim dziedzictwem na wieki, bo są radością mojego serca. Nakłaniam swoje serce, by wypełniało Twe ustawy na wieki i grzesznicy, na zawsze. Ale to mogą być sami swoi przecież. Duchowi Świętemu.
zabili Jezusa, sami swoi, Żydzi. No. Zabili Jezusa Chrystusa. Izajasz, prorok, proszę czytać, pisze. Myśmy go zabili. Myśmy go zabili. No to jest, jak idziecie na mszę, do kościoła, no to trzeba, taki jeden mówi, przecież nie ja wymyśliłem. Ja znam miliony ludzi, z milionem rozmawiałam, z milionami. Mówi tak, trzeba się kajać, kajaj się Fela, kajaj się teraz Fela. Proszę Państwa, ludzie za te swoje grzechy to muszą się kajać, bo tak. Przecież Jezus Chrystus za każdego niby, prawda? Za każdego. Ale no, trzeba się kajać. Kajaj się Fela. Kajaj się Fela, bo straciłaś przyjaciela. I nadaje nasze radio. Ale że w ogóle to KFM Euro. Koncitra. Barbie, baby, Langström. Ekstra. Tak mówię, Koncitra, to wiadomo, że to jest Koncita, że to jest radio Koncita. Proszę być z nami tutaj, w naszym radio Koncita. Że to KFM Euro, Koncita, że Barbie Baby, że Langström Ekstra. Pijmy kawkę, grzejmy się, bo jest cholernie zimno. Nie mówcie zuchwale przeciw Bogu. Bo sąd nie przychodzi ze wschodu czy z zachodu, radio ani z gór, ani z pustyni. Lecz sam Bóg jest sędzią. Jednego poniża, drugiego wywyższa. Bo w ręku Pana jest kielich, pieniądze się wykarmiony z winem. Woda nowa, do świata. Pić będą wszyscy niegodziwi tej ziemi. Ja zaś będę radował się na wieki. Zaśpiewam Bogu Jakuba. Skruszę pychę wszystkich. Nie mam wyjścia, muszę. 800 zł, proszę Państwa, miesięczna pożyczka. Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. 3000, ale trzeba 850 oddać plus. I na wieki wieków. Amen. Rzekła Maria, co znaczy to pozdrowienie? Zatworzyłam się w mojej duszy, bo mam porodzić króla, który nie naruszy mojego dziewictwa. Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Ja sam będę pasł mojej owcy. Radio Koncita, i proszę być na letowisko, mówi Pan Bóg. Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą koncie, i mocną będę ochraniał. 4 złote przesłałam, żeby się bawię bankiem. Proszę Państwa, cyframi, wiadomościami. Bawię się tym, bawię się tamtym. Dziecku przesyłam pieniążki, żeby dziecko nie było pokrzywdzone, żeby dziecko nie było biedne. Przyjdź Panie i nie zwlekaj. Odpuść winy swojemu ludowi. Módlmy się. Boże wiekuistego majestatu, przez zwiastowanie anielskie niepokalana dziewica przyjęła Twoje słowo, dotąd niewypowiedziane. I przeniknięta światłem Ducha Świętego, stała się świątynią Bożą. Prosimy Cię, spraw, abyśmy za jej przykładem pokornie pełnili Twoją wolę przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki. Bóg zapewne za wspólną modlitwę modlił się, który wspaniał Bogiem wesołych świąt Bożego Narodzenia. Pokoju w sercu Bóg zapłać Panu. Szczęść Boże. Serdecznie wszystkich naszych współpracowników, ofiarodawców. To wy, drodzy Państwo, sprawiacie, że Radio Maria może realizować i swoją misję. Dziękujemy, możemy być też i niezależni. Możemy sobie nawzajem też służyć, Bóg zapłać. Nasi ofiarodawcy z Wrocławia. Są nimi pan Piotr Adam Milewicz, pani Celina Owczarek, pan Edward Parkowa, pani Halina Piekielna, pani Teresa Rembecka, pani Helena Sadkowska, pani Alicja Siczek, pani Czesława Maria Skomorowska, pan Stanisław Sromek, pani Maria Starownik oraz pani Marianna Szczawurska, ofiarodawcy z Łodzi, pani Elżbieta Antoszczyk, pan Józef Badziak, pani Barbara Maria Bartoszek, pan Mieczysław Broda, pani Wiesława Buciak, pani Halina Buczko, pan Tomasz Czyński, pan Olaf Czerniak.